Dobra, witajcie ziomeczki. W ogóle sorry, że tak długo nie było odcinka, ale obiecuję wam, że od 24 czerwca odcinki będą pojawiały się co 2 dni. A jak już widzieliście po tytule, przedstawię wam dzisiaj 10 super redstone'owych mechanizmów. Dobra, zaczynamy od pierwszego. Press on the button and watch. Mam nacisnąć przycisk i patrzeć na ten wagon. Tylko, żeby nacisnąć, to chyba ja muszę go tutaj wziąć. Dobra, uwaga. O, wow. O. Wow. Nie widziałem takiego mechanizmu jeszcze. Super. Ekstra to było. Dobra, kolejne. Number 2. Że lepiej sobie wyrzucę te redstone'owe bloki, bo one mogą być jeszcze potrzebne. The chest trap. Aha, czyli mam coś znaleźć w skrzynce. To pułapka była. Dobra, ja nie skapowałem. Dobrze, że te bloki wyrzuciłem. To ta skrzynia jest, że to się otwiera i zamyka. Dobra. Aha. Czyli drzwi. Ja tu lepiej tak wejdę. Wiecie, pewnie już znacie tą pułapkę. Ale z tego już nie można wyjść, jak się tu już wejdzie. Super pułapka. Tak samo pułapka numer 4. Też już... No już nie wyjdę stąd. Nie! No już nie wyjdę, no. Dobra, więc... Więc trzeba to wyjść. Ach, te tłoki się tak szybko niszczą, nie wiedziałem nawet. Dobra, przechodzimy do piątego mechanizmu. O co chodzi tutaj? Cisnąć przycisk. Co? Aha, kowadło spadło. Dobra, fajne, ale za dużo obrażeń to no nie zadało. Ale super, może być. Dobra, zachodzimy. Wchodzimy już do mechanizmów bardziej takich już zaawansowanych. Mechanizm numer 6. Please redstone block about it. Jacie! Musicie to przetestować w domu. Jest takie to super. Takie super, że aż tyle żyć mam. Dobra. Uwaga, kolejny mechanizm. No nie, no zacięło mnie. Spoko. No number 7. Piston door 2x2. Aha, czyli drzwi pistonowe. Ej, ale fajnie tak w środku drewno wygląda, co nie? Ale fajne drzwi dla tych, którzy nie są fanatykami redstone'a. Dobra, o, widać, że jakiś cacko tu się szykuje. Please redstone block on piston. Dobrze. Już kładę. On piston. Dobra. Co? To jedzie? Na serio? Pierwszy raz widzę taki mechanizm. Ja cię kręcę. Oczywiście po tym odcinku będziecie mieli jeszcze dodatkowy odcinek, jak zbudować te mechanizmy najbardziej zaawansowane z tych mechanizmów, których pewnie mogliście już nie wiedzieć, jak się buduje. Ale dobra, super pomysł. Bardzo, bardzo super. I wyjaśnienie zbudowania tych mechanizmów będzie w kolejnym odcinku. O, winda pistonowa. Pierwszy raz widzę, jak ktoś na Pocket Edition buduje. Dobra. Naciskamy przycisk. Jedziemy! Wow!
Myślałam, że to nie zadziała. Ale super! Ja nawet nie wiem, jak się taką windę buduje. Dobra. I jedziemy. Nie, no to super jest ta winda. Wszystkie te mechanizmy będziecie mieli wyjaśnione w odcinku, który pojawi się już niedługo. Byście nie chcieli nie wiedzieć. O! I to jest mechanizm z tym. Ale mogli to jakoś ładniej to zrobić, na przykład tak. O! I patrzcie, jak teraz to fajnie będzie wyglądać. Uwaga! No. I tak pistony po kolei. No i to rozumiem. No i super. Git. Więc ziomeczki. Pamiętajcie, wszystkie mechanizmy będziecie mieli pokazane w kolejnym odcinku, który nie wiem kiedy się pojawi. Na pewno jeszcze przed 24 czerwca. Może nawet i dzisiaj. A więc teraz do zobaczenia, no i cześć!